Darmowy dodatek Speed Cross. Najnowsza aktualizacja do Need for Speeda. Co w niej będziemy mieli tak naprawdę? Nie wiem. Fortune Valley organizowane są nowe zawody, a Mark ma chrapkę na wygraną. Speed Cross to konkurencja wymagająca dużych umiejętności. Ten punktowany tryb łączy w sobie dynamiczne wyścigi z jazdą terenową. Okej. Drift wieloosobowy. Uważasz, że potrafisz driftować? Zmierz się z najlepszymi w świecie w driftowym boju w ramach zawodów Speedlist. Stwórz swój własny samochód do driftu, pokaż wszystkim, jak stawiasz go bokiem. 10 nowych torów. To lubimy. Świetnie. I porzucone auta. Mamy Fortune Valley. Nowe samochody. Ile? Z tego, co czytałem, chyba dwa. No zobaczymy. Także ciekawie to się zapowiada. No ja powiem wam szczerze, że po ukończeniu fabuły w grze tak niewiele było do roboty. Ale skoro teraz mamy drift wieloosobowy, no ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo jak grałem sobie w Need for Speeda na online i jeśli ktoś z was grał, to sam wie, jak to wyglądało. Wyglądało to słabo, krótko mówiąc. Nie mamy tutaj w paybacku jazdy wieloosobowej, wiecie, po otwartym świecie, więc też tak za bardzo furkami się pochwalić przed znajomymi nie możemy, no nie? Ale drift wieloosobowy może być ciekawy mimo wszystko. Ciekawy albo nieciekawy, bo podejrzewam, że mogą być straszne lagi. No nie wiem, synchronizacja w Need for Speedzie na Multiku nie jest najlepsza. I jeśli okaże się, że drift synchroniczny będzie wyglądał tak samo jak w Need for Speed 2015... Hej dzieciaki, podobno w Fortune Valley można znaleźć nowe porzucone wozy. Czyżby nie udana transakcja familii? Aha. A jak wpadną wam w ręce, to podjedźcie z tym na lotnisko. Dobra. Czyli co, mamy nowe info o nowych samochodach? Dobra, jest moja... kurwetka. Ciśniemy. Teraz tak, nowe te porzucone auta. Mhm. Czyli dostaliśmy od razu chyba nowe wskazówki. Porzucony samochód dostępny. Zniknie. Ten samochód zniknie w ciągu 154 godzin i 25 minut. Czyli ktoś go już zgrabi. Tutaj... Ha, czyli to jest gdzieś porzucony samochód, ale nie wiadomo gdzie on jest? Jak to działa? Bo tutaj wchodzę we wraki i nic nie widzę, żadnych dodatkowych wskazówek. Ha, ha, ha. Gdzieś w świecie. A, to bardzo ciekawe, że... Świetnie, że gdzieś w świecie. Ale czy mam jakąkolwiek wskazówkę, gdzie to może być? Czy ktoś trafi i fantastycznie? Kurde. Trzeba jakiegoś live'a poszukiwawczego zorganizować, żeby to znaleźć. No dobrze, ale mamy ponoć nowe zawody. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Zawody driftowe. Nic tutaj w sumie nowego nie widzę, tak o na mapce, więc to musi być gdzieś tam sobie ukryte. Albo coś, albo musimy może wejść do multiplayera czy coś. Skoro to są wyścigi. No najbardziej mi te drifty interesują. Tak, niż sobie takie jeżdżenie. Gra online, zobaczmy. Tak, zobaczmy sobie grę online i zobaczymy, czy tutaj właśnie jest coś nowego. Czy można wybrać coś nowego, czy to w ogóle odnosi się do Multika. Chyba tu będzie, nie? Razowe zawody Speedlist. 7 graczy na drifcie, to może być ciekawe. Dobra, samochód ucieczkowy, tam możemy jeszcze jakieś fury wypożyczyć w ogóle. No ten, dobra, niech sobie będzie, ale offroadowy to weźmiemy sobie inny, bo tutaj na szczęście można wybierać. Kiedyś poszedłem na jakieś te zawody, jo, fajnie, wziąłem najsłabsze samochody, jakie mogły być. Najgorzej. I do driftu biorę oczywiście Lambos, Lamborghini, Huracan, to jest mój Lambos i wypożyczony. Mamy też 300 punktów. No, mój jest dobry, niech sobie będzie ten. Dobra, no i co? I teraz, czy ja będę mógł wziąć od razu udział w driftach? Zobaczymy. Czy tu będą... Nie widziałem, żeby wcześniej były... Chyba nie było żadnych driftów, no nie? A teraz mamy te zawody driftowe. I mamy 10 chyba nowych, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Kilka nowych wyścigów driftowych mamy. Pytanie tylko, czy możemy je sobie poćwiczyć w singlu, czy też nie? On będzie się ładować teraz długo. Ej, ja mam jakieś niebieskie punkty. Co to jest? Te karty. Aha, to jest zamienione, bo wcześniej było to brązowe.
A teraz jest zamieniony na niebieskie, te takie żetony do losowania. No ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tak, nie wiem, czego się potem spodziewać. Podejrzewam, że będzie niezła jatka. Niezła rozpierducha. Pamiętam w Need for Speed 2015 drift synchroniczny nawet z botami. To była katorga. Nie wyobrażam sobie tego na multiku w dodatku z graczami, którzy będą chcieli cię zramować, żeby zdobyć więcej punktów od ciebie. No kurde, przecież tak to będzie wyglądało, jakbyś grał z randomami. Na 100%. W dodatku te drifty tutaj w Need for Speedzie, one są bardzo gwałtowne. To nie jest tak jak w Porsche, że tu jest twój samochód, wiesz, leci bokiem, gdzieś tam ten ładnie. Tutaj ręczny, 250 na godzinę drift poszedł i już następny zakręt ręczny, 250, następny 180 zakręt. Kurde! Tak to wygląda. Okej, mam samochód driftowy wyposażony. Teraz pytanie... Czekaj. Aha, bo teraz mamy jazdę swobodną, bo czekamy na zawody. Mam samochód driftowy, więc duże prawdopodobieństwo, że właśnie będziemy driftować. O kurde! O kurde! No dobra, ale tak mówiłem, że nie ma tutaj jazdy dowolnej, ale jest jazda podczas oczekiwania na innych, na koniec zawodów. Tylko nie wiem, jak tutaj... ogarnąć sobie mapkę. Okazuje się, że ktoś wziął Regera na drift. Reger nie można mieć na drift. To w takim razie to jest... co to jest? Nie wiem. Czemu ja mam... To są za ikonki tutaj? Chyba ktoś jest słaby, jak ma taką ikonkę jak ja. Albo nie wiem, o co tutaj chodzi. Następne zawody za 40 sekund. No dobra, tutaj widzimy, że gracze nie wszyscy mają fajne samochody. Dobra, teraz zbili jakieś koksy. Czy oni driftowali? Nie wiem. To jest dziwne teraz. Okej, tu jest klasyfikacja. No widać, że 918 Spider wygrywa. 918 Spider był w ogóle w Need for Speed? Chyba był, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej... A, wiem, o co tutaj chodzi. Chyba będziemy mieli teraz... jazdę tylko tymi samochodami, które mam na dole wybrane. Całe szczęście mam wymaksowane dwa, ale no jeden ucieczkowy Charger będzie troszeczkę słabszy. Może jakoś sobie dam radę, zobaczymy. Ktoś już ma RX-7 Spirit R. To jest ciekawe. Sprint w terenie, świetnie, dobrze. Czyli tak, będziemy sobie jeździć tymi offroadowcami teraz. Przy okazji zobaczymy sobie, jak wygląda ten multi... O, shit. Znaczy, przy okazji zobaczymy, jak wygląda multik. A wygląda sobie tak. No, na razie jest dobrze. Tutaj, jeśli chodzi o jazdę offroadową, to może być nawet całkiem spoko. Dlatego, że mamy sporo miejsca na wymijanie przeciwników. Ale grałem naprawdę na asfalcie, się ścigałem i było słabo. No zobaczymy, jak tutaj będzie. Na razie widzę, że nie ma specjalnych problemów, ale początek był taki, jaki był, widzieliście, nie? Wszyscy się zaczęli spychać po prostu. Gaz, 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 gaz. O, tu sobie hopkę zrobimy. Każdy tu chyba hopkę robi. Ludzku też sobie zrobi. O, się... Spadaj stąd, dziadu. No, trzeba mieć farta chyba, żeby to wygrać. Nie no, trzeba mieć umiejętność, trzeba dużo grać w tego Need for Speeda, żeby być bardzo dobrym graczem. I tak się zastanawiam właśnie, czy będziemy tutaj driftować synchronicznie. No bo skoro mamy taką pulę samochodów wybraną... Co to było? Ja go w powietrzu chyba rypnąłem. O kurde. Dosłownie wszystko się trzęsie. BMW... A, to moje... Ja też mam takie BMW. Oddawaj mój BMW. Co jest? Wow! Milimetry. Tamci już są kilometr przede mną. Świetnie! Nie no, jakieś koksy są, dajcie spokój. Znaczy ja to tak, zauważyłem, że jeśli naprawdę samochód się ulepszy, jeszcze uwzględniając te wszystkie bonusy do przyspieszenia, do prędkości i tam do innych rzeczy, to kurde, samochód dopiero zaczyna wtedy wymiatać, bo można mieć wymaksowany samochód i nawet taki nie najlepszy, tak? Nie jest aż taki super. Ale jak się go wymaksuje tymi wszystkimi bonusami i tak dalej, to wtedy naprawdę to robi różnicę. Ja wiem, bo... O, świetnie! Ach, fantastycznie. Wiem, bo właśnie sobie tak Huracana zrobiłem na drifty. Kurczę, naprawdę jest mega różnica.
Nie wiem, BMW nie jest tak porobione fajnie. Już, koniec. Koniec zawodów, nie dojechałem nawet. Bel Air był najlepszy. Chyba, że drifty pominął. Wygląda na to, bo to już są trzecie zawody, które robią tutaj gracze. No, ale mam nadzieję, że coś tam podriftujemy. O, tak, 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 driftowanie, 6 głosów na drifty, huhu! Czyli tutaj się wybiera, po każdych zawodach wybiera się to, co mamy jechać dalej, nie? 8 osób głosuje na drifty, driftowy bój. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale podejrzewam, że będzie masakra. Tutaj jeśli chodzi o offroad, to całkiem spoko, tam można by było jeszcze jakoś ich podgonić, ale drifty, jak wszyscy będą się tutaj na starcie już ramować, Można trąbić na starcie. Dobra, startujemy. I drifty synchroniczne. Tak myślałem. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dobra, spróbujmy coś tutaj nabić, no. Tyle jestem? A, 8 tysięcy mam. Ktoś już ma 56 tysięcy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale czemu mam taką gumianą kamerę? Kurde, nie potrafię jej wyczuć. Jak tu się... Driftuj tam. Nie no, powiem wam, że nie jest aż tak... Nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Się tą cholerną kamerę zmienia do diabła. Zapomniałem, którym przyciskiem na padzie. Nie no, musimy tu dostawać same drifty, nie ma opcji. Jakie świetne punkty zdobywam, no nie wytrzymam. Jezu, ta kamera mnie rozwala po prostu. Którym się tu kuźwa... O, jest, znalazłem. Sorry. O, jest, w końcu ta kamera zetrzewa. Pod koniec wyścigu chyba znalazłem tą kamerę, która... O, shit. Ale powiem wam, że nie jest tak źle. Myślałem, że ta synchronizacja będzie dużo gorsza. Dobrze, że nie trzeba tutaj robić driftu synchronicznego, to by była porażka. Dobra, możemy się trochę skupić na tym driftowaniu, myślę. Sorki! Ej, ale to trudno jest na... Ja pierdzielę, to trudno jest kogoś tutaj wyminąć. Jezus Maria! Najgorzej! Czy to jakieś inaczej jest z tymi mnożnikami, czy coś? Bo inaczej się tu punkty zdobywa na multiku. Masakra. Nie no, ale powiem wam, że nie wygląda to źle. Bardzo łatwo jest kogoś staranować. To źle trochę. Bardzo łatwo jest na siebie wpaść w ogóle. Ciężko jest kogoś ominąć. To jest problem. O, nie, tego nie będziemy instalować. Wymień. Coś tu dziwnie. Inaczej trochę jest. Okej, okay, żetony. Dobra, ja bym tu podriftował jeszcze trochę. Czyli driftowanie online. Coś nowego. Nie wygląda to tak, jak myślałem, że będzie wyglądać. Nie wygląda tak źle po prostu. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. W ogóle ja mam włączony mikrofon. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy mają powyłączane te rzeczy. Mnie nie słyszą, czy coś. Dobra, ciśniemy. Nie wiem, ja też tam trochę poramowałem osób, ale na początku mnie zramowali, na całą dupę mi wjechali, cholera, no. Ech. O, czekajcie, będziemy jechać z obserwatorium? Nie, to jest w ogóle inne są te drifty, rzeczywiście, inne traski, fajnie. Nie w tą stronę, czemu on się w tą stronę odwrócił? Skręcałem w drugą stronę, on... I na ręczny mam w drugą stronę się odwrócił. Ej, nie wygląda tak źle, zobaczcie, ta synchronizacja, nie? Naprawdę myślałem, że będzie sporo gorzej, ale jak tu się dziwnie... O, poszedł teraz ładnie! No i skasował... Co to, skasowały się wszystkie punkty?
Nie wiem właśnie jak to działa. Ale chyba jak dotkniemy ściany, to nam się wszystko kasuje, kuźwa! Poważnie, poważnie, ja pierdzie, jak dotkniesz ściany, to ci się wszystkie punkty kasują. Ale beka, o, świetnie! Widzicie, to tak to działa. Dotkniesz ściany i po tobie. Nie możesz dotknąć ściany, nabijasz punkty. Nie możesz dotknąć ściany, bo ci się wszystkie punkty skasują. Dopiero jak skończysz drift, tak, to nabijasz sobie dużo punktów i musisz jakby skończyć ten drift, bo inaczej, jak nawet ktoś cię uderzy i ty uderzysz w ścianę, to koniec, tracisz wszystkie punkty. Ole beka, ty. To jest naprawdę trudne w takim razie. Jeszcze na multiku. Nie, powiem wam, że naprawdę, synchronizacja jest w porządku. Myślałem, że będzie sporo gorzej, ale działa to ładnie. Działa to naprawdę bardzo dobrze. Dobra, 18 tysięcy. Ciekawe, że to się dostaje, jak się dojedzie jako pierwszy na metkę. Tu mamy okrążenie. Okrążenie mamy. Dobra, ja się muszę trochę wczuć. Ale się wczułem. Dawaj. Waaa! Nie! Nie, no kurde, jak ciężko jest! Dobra, trzymaj się jakoś, lambosie ty, no. 20 tysięcy, zaraz wszystkich pokonamy. Dobra, wbiję na trzecią pozycję. Nie można się o te ściany obijać, będzie dobrze. Dawaj, lambosie, to jest dobry lambos. Do driftowania, mówię wam. Można nim takie punkty nabijać, że to szołk. Drugie miejsce jak na razie. Może ktoś mnie jeszcze pobić. Ale sto... Ja tu ich bym rozwalił. Słuchajcie, na następnym drifcie muszę się totalnie skupić. Ja dużo driftowałem, dużo te... Drugie mi... Dobrze jest. Yeah, boy! Powinienem dostać jakąś fajną kartę, a nie jakiegoś tam szczocha. Wymieniaj to od razu. Pewnie, że tak. I następne też chcę mieć drifty. Ty, ale dobre te drifty, strasznie takie emocjonujące, ja będę tu ciupał. No i fajnie, że możemy z innymi graczami w końcu, no bo tak samemu driftowanie i tam widzisz jakąś, no, jakiś cel, który musisz zdobyć, czyli pokonać jakiegoś znajomego, no jest spoko, ale do czasu, nie? Po jakimś czasie to się nudzi. I tak lubiłem to driftować, tak? Żeby tam 2 miliony pobić jakieś punktacje jakiegoś tam przeciwnika. Ale tutaj mamy na żywo, zobaczcie, nie? Musimy kogoś tam ominąć, musimy jakieś nowe sztuczki stosować. No mamy niestety teraz wyścig na torze, musimy to ogarnąć. Ale chyba mam kurwetkę. Nie, pościgowy. No dobra, ucieczkowy charger. No to nie wygram tu. No zobaczcie, co oni mają za fury. Mają Regery, mają tu, kurde, inne McLareny. No ale ten Charger nie jest aż taki zły, tam do 300 się chyba rozpędzi, chyba. Może jakoś to będzie, no. To jest najsłabszy samochód z tej puli. Czyli co, trzeba sobie zdobyć nowy. Wszyscy tymi Regerami jeżdżą, dobry samochód jest. W Fordzie też to dobre auto jest. No dobra, spróbujmy, no na razie co, czwarta pozycja, nie jest źle. Może tutaj kluczem do zwycięstwa jest to, aby nie jeździć za szybko, tylko żeby jeździć właśnie dokładnie, nie? Więc może tutaj jest jakaś moja szansa na wygraną, chociaż ci dobrzy gracze już zostawili wszystkich z tyłu. Czasami właśnie kluczem do zwycięstwa w grach wyścigowych jest to, aby nie jechać za szybko, bo trudno jest ominąć jakieś tam obiekty na drodze, czy jakieś tam zakręty szybciej pokonać. No, Chargerku ma dosyć dobre przyspieszenie, ale kurde. No właśnie, z prędkością to on nie grzeszy. Teraz tu gdzieś trzeba skręcić. Tak i dobra. O, dobra, jednak wyrobił jakoś na tym zakręcie. Jechał chyba 4 paki na tą ścianę, ale wiecie, ręczny, jak to w Need for Speedzie, nie? I wyrobił. Tutaj się rozwala gdzieś tam po ścianach, cyk, ale lucek, pyk, i nie ma gościa. Dobra. Regera w ogóle, jak ją już kupujesz? Ja ją chyba mam, ale w klasie wyścigowej. Jak ją się kupuje... A może nie mam? Nie wiem. Jak ją się kupuje, to ona od razu jest prawie wymaksowana.
Niewiele chyba części można włożyć do niej, bo już nie, nie, bo mi się to trochę myli, bo w Fordzie też sobie kupiłem Regerę z racji tego, że w Need for Speedzie jest to taki super dobry samochód. O, meta, aż po trzeci będę, tym złomkiem, ale beka. No nie, no spoko. Dobra, karta. W Multiku tak zauważyłem, że nie losują się jakieś dobre części. A prędkość, tutaj mamy ulepszenie. Właśnie, mam dylemat. Nie, no dobra, część jest, będzie dobrze. Zawsze się trochę ulepszy. To nie jest chyba mój najlepszy samochód ucieczkowy. No tak, gdzieś ja mam BMW M5 ucieczkowe. To mogłem sobie też zamienić. To bym tutaj ich wszystkich zniszczył. Kurde, pewnie, że tak. Oni tu jakieś mnożniki też dostali. Zwycięzca. O, i tutaj mamy... Co? Ja byłem na trzeciej pozycji? Nie. A kto był... No nie liczy się. Liczy się tylko zwycięskie miejsce, nie? Się reputację dostaje, trochę kasy. No kasy niewiele, w singlu można ten... Tak, jednorazowe. Dostaję jakąś dostawę. Łączenie z nowym serwerem. To ja nie mogę skręcać? Samochód sam mi jedzie. No ja bym tu jeszcze podriftował sobie, kurczę, fajnie to wygląda. Driftowanie na Multiku, naprawdę. To jest takie ciekawsze niż tylko ściganie się. Ale też, wiecie co? Myślałem, że jak na początku grałem w Need for Speeda, te takie pierwsze odpalenia Need for Speeda i odpalenie sobie Multika, to rzeczywiście ta synchronizacja była słaba. Ale teraz widzę, że tak co sobie pograłem, tutaj drifty, tutaj to i nie jest aż tak źle. Naprawdę dużo gorzej było w 15, jeśli chodzi o to. Tutaj jest dobrze. Zresztą, czytając sobie opinie różnych osób w różnych serwisach, komentarze pod filmami i tak dalej, nie tylko moimi, na YouTubie, wiecie, wszędzie, ten Need for Speed naprawdę zbiera bardzo dobre opinie. Jestem w szoku w sumie, ale z drugiej strony jest to też dobra gra, no nie? Jestem w szoku, że w końcu, wiecie, jest taki fajny Need for Speed, który chwycił i który zbiera bardzo, bardzo pozytywne opinie. No, mimo że też EA wtopiło z tym, ze Star Warsem, to jednak ten Need for Speed dalej się broni i dalej ludzie... Nie ma takich, wiecie, strasznie negatywnych opinii. Ludzie tam się czepiają tych mikrotransakcji, ale każdy, kto zagrał, wie, że nie trzeba wcale... używać tych mikrotransakcji, żeby sobie spokojnie grać na luzie i żeby to wszystko, sobie zdobyć to, co ci jest potrzebne, no nie? Do grania i tam samochody jakieś sobie ulepszyć, tak dalej, tak dalej. Okej, menu, poczekalni. Teraz chyba mogę sobie zmienić... Tak, mogę zmienić samochód. Nie mogę zmienić! Cholera! Czemu nie mogę zmienić? Nie mogę zmienić auta. Dlaczego? O nie. O nie. O, zmieniłby sobie tego Chargera na BMW. No czekajcie, wiecie co? Ja sobie wezmę tak. Tu mamy menu poczekalni. Możemy sobie ogólnie wyjść z tych zawodów. Opuścimy i ja sobie zmienię na BMW M5. To ja bym tutaj wygrywał. No ale to, tak w jeździe dowolnej, w singlu, to chyba niewiele mamy do roboty, bo ja tych zawodów dodatkowych tam jakoś nie widziałem. One są dedykowane, z tego co widzę, tylko do multiplayera. Swoją drogą, ciekawe, czy można utworzyć sobie speedlist tylko dla widzów, na przykład dla ekipy jakiejś, którą można sobie może tutaj stworzyć. Byłoby to fajne. Myślę, że na konsoli... Nie wiem, jak na PC-cie tutaj jest. Ale przydałoby się coś takiego, nie? Że możemy sobie razem podriftować i razem tylko między sobą się pościgać. Dla znajomych podejrzewam, że coś takiego jest. No ale weź w moim przypadku dodawaj wszystkich widzów do znajomych. Głupio by było, nie? A, dobra, jeszcze tak. Charger, weźmy sobie BMW. Co? Ja mam jeszcze korwetę ucieczkową. Aha. Nie, czekaj, bo to można wyścigowe wybrać jakikolwiek. Jezus Maria. Dobra, ja mam BMW. BMW mam. Ale nie wiem, czy nie bym nie wziął Pagani. Nie. Kurde, teraz to nie wiem, czy nie wziąć korwety. Dobra, dawaj korwety. No co? To ja mam więcej tutaj samochodów. Kurde, pięknie. Czyli tak, mamy to na teren i tu na drift. No i spoko. Śledztwo jest postępy. Brak rangi. A, czyli to jest ranga, rozumiem. Czyli ja jestem do dupy, krótko mówiąc. A tu możemy wziąć rankingowych speedlistach udział. To jest spoko. I aha, i tutaj mamy zaproś znajomych z Origin. Czyli klikam Y i pokazują mi się znajomi. Na Originie chyba nie mamy żadnych jakichś grup czy coś takiego. Manager pobierania, lista znajomych. No nie ma czegoś takiego, nie ma tutaj takiej opcji. Możemy tylko dodawać z tego. Jak to się to wyłącza? O.
żeby tylko dodawać znajomych. No to trochę słabo, nie? Ale możemy, jak mamy 8 znajomych, to możemy rozegrać całą akcję tylko dla siebie, co jest spoko. Jeśli chodzi o singla, no tutaj tych dodatkowych wyścigów nie widziałem. Możemy znaleźć sobie jakiś tam ukryty samochód na świecie i go sobie zdobyć. Natomiast, no, taka aktualizacja, ważne, że jest darmowa. Przez chwilę nawet zacząłem szukać tam po Originie, czy gdzieś nie trzeba tego kupić. Tak patrzę, o, nigdzie nie trzeba tego kupić, bo jednak to jest darmowe. To jest spoko. Miller. Cześć. Nie mam dużo czasu. Pośredniczko, w porządku? Właśnie lecę do Japonii. A? Kolekcjoner zwiał, kiedy tylko twój kumpel Morgan wygrał wyścig. Lecę za nim, żeby nie zgubić tropu. Okay. Nie wiem, dokąd zmierza, ale ma to związek z Arkwrightem. A ja dowiem się, jaki. Aha. Kiedyś się jeszcze spotkamy, Miller. To wygląda na to, że będziemy może mieli jakieś DLC rozwijające kampanię, czy coś takiego. Bo to taka jakaś poszlaka teraz się pojawiła. Ciekawa sprawa. Myślicie, że coś takiego będzie? Zastanawiam się teraz. No ale jeśli chodzi o... No tutaj mamy znowu informację o tym porzuconym samochodzie. Ale jeśli chodzi o drifty, zawody... Co to jest? Zobacz. Co to jest? Czemu mamy taką głupią ikonkę? Wymagany samochód typu drift. To jest chyba kampaniowe, nie? Rzeczy. Tylko, że tam mamy ucieczkę, ale tych zawodów tutaj to ja nie widzę. No chyba... Chyba to są te stare zawody. Tak. Są te zawody z kampanii niestety. To w singlu nie możemy sobie ich potestować. Szkoda trochę, nie? No ale ja będę ciupał w multika. Myślę, że na jakimś live'ie nawet sobie pociśniemy. Bo chcę sobie zdobyć jakąś rangę tutaj driftową. Teraz to ma sens. A ja driftować bardzo lubię, więc będzie spoko. Szkoda, że nie można na przykład samych driftów wybrać, nie? Żeby cały czas były tylko i wyłącznie drifty. No ale co? Trudno. Jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.